przygotowałam grę, którą graliśmy w podstawówce na świetlicy szkolnej. Budziła ona wiele emocji i śmiechu. Do jej wykonania będziemy potrzebowali kartki. Ja wybrałam format A3, kolorowych mazaków, flamastrów bądź kredek. Rozmiar kartki można dopasować według uznania. Im większy format, tym więcej pracy, ale też i więcej zabawy. Im mniejszy format kartki, tym mniej pracy, ale też gra może się szybciej znudzić, szczególnie dzieciom. Naszym zadaniem jest wypisanie liczb, zaczynając od cyfry 1. Każdą liczbę możemy zapisać inaczej. Może być innej wielkości, grubości, w innym kolorze, w innym obrębie kartki. Możemy podzielić się zadaniami. Na przykład jedna osoba wypisuje liczby od 1 do 10, druga osoba od 11 do 20, trzecia od 31 do 40 i tak dalej. Jeśli dziecko nie potrafi pisać lub ma z tym problem, możemy zrobić w ten sposób. Rodzic wypisuje liczby, a dziecko zakreśla je różnymi kształtami. Gry udało się zmieścić liczby od 1 do 200. Jak widzicie, liczby te są różnej wielkości i pisane w różne strony. Czas zacząć grę. Do gry potrzebujemy minimum 2 graczy, kartki i długopisu do zapisywania punktów. Każdy gracz po kolei odwraca się lub zamyka oczy i mówi jedną z wypisanych liczb. Zadaniem wszystkich, łącznie z tą osobą, jest jak najszybsze odnalezienie wskazanej liczby. Osoba, której się to uda jako pierwszej, zdobywa punkt. To będziemy szukać 114. 114 gdzieś widziałam. O nie, ale szybko. Dobra. 78. Co? Skandal. Jak to? 55. O, no to 184. Ale sobie wybrałam. Jest. O. 27. Gdzieś ją widziałam.